magiczna kula, która posiada aż 20 różnych odpowiedzi. Dzisiaj razem z Szakiem oraz Farelem będziemy sobie nawzajem wymyślali różne dziwne zadania, które będziemy musieli wykonać pod warunkiem, że kula będzie kazała nam to zrobić. Czy widzowie powinni zostawić łapeczkę w górę? Uwaga! Tak! Także mam nadzieję, że wiecie co robić. Zostawcie teraz jeszcze suba tam na dole, a ja lecę po chłopaków. Są już ze mną chłopaki? Siemano. A teraz zagramy w kamień, papier, nożyce. Kto pierwszy może zakręcić kulą? 3 po 3. Ty ostatnia? Super. 3 po 3. Czyli ja pierwszy, później Szaku, później ty. Przekazuję ci, używaj jej z godnością. Dobra. Czy JJ-ka powinna skoczyć na bungee? Jakie bungee? Prawdziwe bungee chciałeś? A jakie? Plastikowe? Sztuczne? Ale nie powtarzamy pytań, nie? Nie, nie powtarzamy pytań, nie. Jedna szansa musi być na pytanie, nie? Dziękuję ci, moja kulko, kochana. Ja dziękuję, no chciałem od razu z gruby rury tam. Dobra, Krystian, od razu bomba leci w ciebie dla jasności. No. Czy Krystian wali na bombę do zimnego jak lód basenu? Uwaga! Tak, tak! Absolutnie. No. Łatwo. Lipa. Czy Krystian ma zostać porażony prądem na mocy 50? Bardzo możliwe. To jest czyli tak? Tak, to jest tak. Idę po opaskę. Okej, mamy już opaskę. Gdzie chcesz ją założyć? Na bicka może, co? Nie, noga lepiej. Na nogę? Okej. No, a co, bicek lepiej? Staro będzie ci gika woleć. Ja od razu mówię, Justyna, że masz tak przesrane w tym odcinku. Dobra, przestań nam gadać. Że normalnie się nie pozbierasz, nie? 32 do 50. Jeden nawet dam, 51! I co, to rozumiem, że ty chcesz tą satysfakcję mieć? No oczywiście, ty sam się nie będziesz kopał, ja cię kopnę. Od razu mówię, że raz, bo drugi raz jest high-kick, nie? Druga noga będzie aktywowana! To od razu go wal na maksa, że nie mógł nogi podnieść. Uwaga. Jesteś gotowy? Tak, ale raz. Uwaga! Justyna, masz przesrane, nie? Jeszcze? Już! Sam chciał drugi raz! Ale daję! Nie! Wiesz, że się zemszczę, nie? Czy Justyna powinna przez 3 sekundy trzymać język na tej baterii? Nie! Bądź dobrej myśli! Pojęcie. Proszę, to 3 sekundy. Krystian, to boli. No, boleć. Raz. O, nie mogę, dawaj. To jest najgorsze uczucie na świecie. Wiem, ale to nic ci się nie stanie, ja tak robiłem za łebka. Dawaj. Nie mogę się przełamać w ogóle. Dajcie znać, czy kiedyś próbowaliście tego. To nawet nie było 1/10 sekundy. Policzmy to jako jedną. Jeden! Nie, dwie były, nie. Już! Jeden, nie, dwie były! Pierwsza była rozgrzewkowa. Nie. Ale ty uszukujesz, nie? Nie wolno uszukiwać kuli. Przecież to by mi odpadł język, jakbym 3 sekundy trzymała. Tak, to 3 uderzenia musi zrobić. No i jeszcze 2. 1. 2. Czy jeszcze 2? Uwaga, patrz. Masz szansę. Tak, czyli to jest twierdzące. Marne szanse, ty. Masz szansę, marne szanse, to, to samo. To samo. Coś pięknego. Dobra, masz te 3 razy. Było śmiesznie. Masz przesranę, przysięgam. Masz tak... Ale jeszcze ci nic nie zrobiłem. No nie ważne, ale nie chcę, żebyś ty mi tego zrobił, okay. Zodzi. No. Czy Krystian powinien wziąć mojego pająka na rękę? To jest to. Uwaga! Proszę, powiedz tak. Ja będę patrzył. Tak, tak, jest tak! Po prostu tak. Dobra, niech będzie. Bezpieczna odległość. Tak. Chromatus na szczęście najedzony. Ubiega, ubiega, ubiega. Szaku, uwierz mi, że będziesz ty następny, nie? No nie bój się, chodź. Ładny, co? No i do domu, stary. Dziękujemy za koncert i uwagę. Ja nie wierzę. Tu... Jesteś mistrzem, nie? Spodziewałeś się? Saper myli się tylko raz, nie? Nie, ja wiedziałem, że on jest najedzony, bo już z nim tutaj troszeczkę obcowałem. Jak podlewam mu co jakiś czas tutaj glebę, już wiem, jak on się zachowuje, nie? Kiedy on się boi, kiedy nie, kiedy go dotnę patyczkiem, czy on atakuje, czy nie. Wiesz co? Jest tak spokojny, jak moja para chybana. Moja para chybana, jak była tej wielkości, też ją brałem na ręce. Później jak już urosła, miała takie zęby, no to jednak, sorry, nie będziemy tego robić, nie? Ale jak widzicie, można pająka zrozumieć, nie? Się z nim dogadać. Jesteś Spider-Man. Normalnie.
Widziałaś? Mnie zatkało, nie? Giga. Widzę. Czy Krystian powinien zjeść... Czemu cały czas ja? Całą cytrynę na raz. Zapytaj inaczej. Czy Krystian powinien... Wsadzić do gęby całą cytrynę i połknąć. Tak, połknąć. Bardzo możliwe! Idę po cytrynę. Ale Krystian ma ciebie przesrane, nie? No bo sam zaczął. Na bungee od razu, na bungee. My mu zrobimy bungee dzisiaj. Emocjonalne. Wow! Styla! To jest cytryna? To jest jakiś cytrynek. Skąd taką cytrynkę wziąłeś? Żeby się idealnie zmieściło do buzi. Może mi się uda połknąć, uwaga. Komu smakuje? Proszę, jaki zdrowy chłopak. Od razu ciarki. Ale gęsiej skórki dostałeś, chłopie! Właśnie? Sour. Dobra. Chodź, czeka. O matko, zapomniałam, że ja jestem po nim. Boję się. Dobrze, się przytrzymałaś kosza, byś się wywróciła. Czy Justyna gołą ręką powinna wyrwać pokrzywę z ziemi? Krystian. Wygląda, że tak! Łobabyn. Nie. Zobacz, jaką chcesz? Taka, taka lub taka. Która ci się najbardziej podoba? Mi się wydaje, że tak. To nie jest pokrzywa. To nie jest pokrzywa. To nie jest pokrzywa. No jak nie? Zobacz. Zapraszam. No uważaj, bo cię ugryzie, rosiczka. To jest proste, tylko trzeba umieć. I się nie poparzysz. No wyrwij z korzeniami, e! Tak jest. Ciągnij ją! To boli. Ja ci pokażę live hack. Złap ją w ten sposób. Liść wybij do drugiej strony. No dwoma rękoma! Kobita! Będziesz zdrowa! Co ona taka silna? Masz to, brawo! Brawo, brawo, brawo! Przegięłeś teraz. Chcesz się bić? Mam dla ciebie coś gorszego. A ty teraz nie możesz mi dać, teraz musisz dać Szakowi. To powiedz mi, ja powiem, nie ma problemu, Justyna. Nic mu nie mów. Nic mu nie mów! Justyna, poparzyłaś sobie palce? No. To mam pomysł, trochę ochłodzimy rączki. No czemu? Czy Justyna powinna włożyć swoje poparzone dłonie do oczka? Nie dam głowy. Czyli nie. Ale pomysł był zacny. Nie fajny, ma co gadać, fajny. No. Tak, do oczka. To zaraz nogami spróbuję. Tam są żaby, żmije, węże, krokodyle. Pasikoniki, ważki, pijawki. Komary. Wszystko tam jest. I krokodyl jeden fajny taki, no. Dandy. Dandy. I kobra. Czy Krystian powinien... Wejść na drzewo. To easy. Co to dla niego? To musi poczekać. To musi poczekać, dziękuję. Jedziemy z tobą, JJ-ka. Czy JJ-ka powinna... Tak farci. ...zjeść tego mlecza, który tam kwitnie? Jesteś chyba... Jeszcze nie wiem, czyli jeszcze raz. Tak. Nie mam wątpliwości. Chyba mam wątpliwości. Nie ma wątpliwości. Chodź. Smacznego. Powiedz jeszcze, że to ostatni w sezonie. Dawaj. Bon appetit. Nie! Z ziemi trzeba mu zjeść. Tak, z ziemi. To nie było zjedzone, ugryź go! Sam sobie ugryź! Justyna. Jeszcze jednego! Jeszcze jednego! Ostatni w sezonie, no! Z ręką do oczka nie wyszło, ale mam jeszcze jeden pomysł. Widzisz na tą roślinkę tam po środku? Ty do mnie mówisz tak? Tak, do ciebie, do ciebie. Do mnie? No bo to jest dla ciebie zadanie. A czemu dla mnie? Bo Krystian kameruje, ma ręce zajęte, ty masz dwie wolne. Podtrzymać kamerę. Patrz, tam jest kwiatek, widzisz ten po środku? No. Na samym środku taka roślinka pod wodą. Ja bym chciał, żebyś mi ją przyniosła. Czy Justyna powinna mi przynieść roślinkę z oczka? Tak będzie. Tak nie będzie. Tak będzie, gdzie nie masz będzie, nie? Tak gdzie jest. Masz nie? Gdzie masz nie? Justyna, ale ręką po co ci te kije? Weź, bo zaraz ci z tego kija przywalę, nie? No nie, na ręką, Justyna. No nie wyciągnę tego ręką, dzbanie. Dlaczego? Bo nie do rady. Proszę, masz. Masz, żryj to. Krzaku, masz bardzo ładne włosy nie, na nogach. Nie! Ładne są, nie? Czy powinienem przykleić tą taśmę do Szaka piszczeli, później owinąć piłkę i walnąć kopa, żeby wyrwało? Uwaga! Tak będzie! Słabo mi. Słabo ci? To bardzo dobrze. Dawaj łydkę.
Niedużo! Nie! Nie tyle! Nie tyle! Zostaw! To jest cała noga! To jest cała noga! Zostaw! Jest git! Nie! To jest cała noga! Oddychać, stresowałem się! Czemu tyle mi? Nie! 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 Zostaw! Proszę, zostaw! Wyciesz mnie, ja się nie robię! Mocy! Obiecuję! Zostawcie łapkę w górę, jak chcielibyście to zrobić, koniecznie! Słabo mi, mdleje! Mdleje! Tak! Co? Jest trochę! Nie! O, proszę! Kilka się wyrwało! Oh my god! No jakieś tam zaczerwienienie lekkie jest. Opa, jako łyda gościu Geppetto ją strugał. Jak jesteśmy przyjacielu przy włosach, ostatnio słyszałem, że chciałbyś mieć wąsa. To nie będzie na tym odcinku, ale za kilka tygodni się widzą pokażesz, także uwaga. Ile tygodni pierw? Miesiąc. Miesiąc nie golisz wąsa? Miesiąc nie golisz wąsa. Jesteś gotów? Uwaga! Ty jesteś głupi, nie? Nie ma wątpliwości! Tak jest! Będziesz wąsaczem naszym domowym. Chodził, kręcił wąsa. Ja nie mam rzadki zarost. Generalnie będzie dramat. Akurat przed urodzinami sobie akurat zgolisz. Przed urodzinami zgolę wąsa. To fajnie, no, akurat będę miał dobrze zrobione. Nie trzymam. Czyszaku powinien dostać bitą śmietanę na łeb. Nie, nie powinienem. Tak. Musimy zaufać. Nie ufam tobie w ogóle. Ale dobra, lecimy. Ja po tobie zadanie wymyślam. Ona wali do basenu zamiast Krystiana. Zmieniliśmy plany. No tak. Wskakuje do basenu, to jest koniec. No tak, na bombę. Tararara, ale miał być tort! Miał być tort! Koronę ci ej, robię! Czapeczka! Jesteś królem lukru! Zrób mi sztuczne wąsy jeszcze. Sztuczne wąsy? O, tak. Pięknie wygląda. Leci mi z głowy! Dobra, masz szczęście, że się skończyła. A pierwsza! Nie robię! Zaliczone. To jest pyszna, jak taki koferek z nadmorza. Coś pięknego. Uwaga, czas na słodką zemstę. Czy Justyna powinna skoczyć do basenu na bombę, do zimnej tej wody? Przecież dopiero co tą wodę nalaliśmy. Nie obchodzi mnie to. Tak, no tak będzie. No przecież. Jak byk, tak będzie. Oszukiwałeś. Kto? Montaż? Gdzie? Kto? 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 Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu JJ, dawaj na bombę. To 10 stopni ma ta woda. Ja Atena. Nie, ja nie chcę. Wiesz, ja nienawidzę zimnej wody, to jest najgorsze zadanie, jakie dzisiaj dostałam. Ale nie skoczę na bombę. Ty musisz wskoczyć. Nie, wejdę tylko. Nie, już ty na. Musisz wskoczyć. Takie dałem zadanie, kula powiedziała. Kula mówi bomba. Proszę was. Syreny, pomóżcie. Syreny, H2O. Ja się do was codziennie modlę. O 12 nawet byłam. 22 stopnie. 3, 2, 1. Bandy! No dawaj. No puszka. Justyna, 3. Już idę sama. 3, 2. Już idę sama. 3. Dwa, jeden, go! Jak? Nogi mi zaraz odpadną! Zimno! Zostawcie łapkę w górę, suba na kanał! Oddawaj to! Krystian! Oddawaj to! Mistrz! Mistrz! Czy powinienem wsadzić drabinę do środka? Uwaga! Zapytaj inaczej! Czy JJ-ka ma siedzieć tam całą noc? Jak to jest napisane? Tak będzie! Trzymajcie się, hej!